Wielu znakomitych gości przybyło dziś na coroczne wigilijne spotkanie w Radiu 5. Były życzenia, opłatek, kolędy, wigilijne potrawy. Przy naszym świątecznym stole zasiedli m.in. Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, Marek Buczyński, zastępca prezydenta Suwałk, Andrzej Huchnowski, przewodniczący Rady Miasta Suwałki, Jan Kramnicz, wójt gminy Giby, Tadeusz Hołko, wójt gminy Suwałki, ksiądz Lech Łuba, proboszcz suwalskiej parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza, Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej z Suwałk, Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Suwałk, Andrzej Tynecki, ordynator oddziału chorób wewnętrznych Suwalskiego Szpitala, Andrzej Kolenkiewicz, prezes Banku Spółdzielczego w Suwałkach, Zdzisław Przełomiec, menadżer Poczty Polskiej w Suwałkach, podpułkownik Waldemar Siedlecki, dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, Józef Borkowski, zastępca komendanta suwalskiej policji, Bogdan Wierzchowski, zastępca komendanta suwalskiej straży pożarnej, Krystyna Szczypin, dyrektor suwalskiego pogotowia ratunkowego, Jan Stanisław Kap, burmistrz Sejn, Waldemar Kaczanowski, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Tomasz Łazarski, dyrektor zarządu dróg i zieleni w Suwałkach. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości.